Witamy serdecznie. Jako Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza przedstawiamy wideoporadnik poświęcony zwolnieniom z przyczyn niedotyczących pracowników. Poradnik ten ma na celu pokazać szczególną specyfikę tych właśnie zwolnień, które mogą być stosowane przez pracodawców w związku z pandemią koronawirusa. Jako związek zawodowy staramy się publikować jeszcze więcej porad prawnych niż zazwyczaj, ponieważ w wielu zakładach pracy w związku z epidemią mamy bardzo podobne problemy. Dlatego zachęcamy do korzystania z naszych porad. Znajdziecie je na naszej oficjalnej stronie ozzip.pl. Funkcjonuje tam też zakładka Porady prawne. Na początku trzeba zaznaczyć, że zwolnienia grupowe, bo tak alternatywnie mówi się na zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, nie będą dotyczyć wszystkich zatrudnionych. Chodzi tu o osoby na śmieciówkach czy pracowników zatrudnionych na podstawie mianowania. Problematyka ta stosuje się tylko do osób pracujących na umowę o pracę, niezależnie czy jest to umowa na czas określony czy nieokreślony. Po stronie pracodawców z kolei ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników będzie miała zastosowanie do pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Pandemia koronawirusa i związane z tym spadki zamówień na towary bądź usługi przedsiębiorców, czyli naszych pracodawców, skutkować będzie tym, że będą oni próbować pozbyć się wszelkich dodatkowych kosztów, m.in. redukując zatrudnienie. Dlatego to właśnie ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników może być w takich przypadkach stosowana. To, czym jest zwolnienie grupowe opisane w artykule 1 tejże ustawy i mamy z nim do czynienia w momencie, gdy pracodawca rozwiązuje stosunki pracy z przyczyn niedotyczących pracowników poprzez wypowiedzenia albo porozumienie stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników, 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300, lub 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników. Przy czym, jak mówi ustęp 2 tego artykułu, jeżeli mamy do czynienia z porozumieniami stron z inicjatywy pracodawcy, to wystarczy, że takie zwolnienie grupowe będzie obejmować tylko 5 osób. Niezależnie od tego, ilu pracowników zatrudnia pracodawca, termin 30 dni na zwolnienie grupowe trzeba liczyć od daty pierwszego oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu albo porozumieniu stron. Przyczyny zwolnień grupowych mogą być bardzo różne. Ustawa ich nie precyzuje. Mogą to być zatem przyczyny ekonomiczne, zmiany techniczne lub organizacyjne. Procedura zwolnienia grupowego wygląda następująco. Najpierw pracodawca zawiadamia na piśmie zakładowe organizacje związkowe o, po pierwsze, przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia, po drugie, liczbie zatrudnionych pracowników wraz z grupą zawodową, do której należą, po trzecie, grupach zawodowych pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia, po czwarte, okresie, w ciągu którego nastąpi takie zwolnienie, po piąte, proponowanych kryteriach doboru pracowników do grupowego zwolnienia, po szóste, kolejności dokonywania zwolnień pracowników, po siódme, propozycjach rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem. W wypadku, jeżeli obejmują one świadczenia pieniężne, pracodawca jest zobowiązany dodatkowo przedstawić sposób ustalania ich wysokości. W następnej kolejności pracodawca przekazuje na piśmie właściwemu powiatowemu urzędowi pracy informacje, o których zawiadomił związki, z wyłączeniem informacji dotyczących sposobu ustalania wysokości świadczeń pieniężnych przysługujących pracownikom. W zakresie tego, jak ma wyglądać zwolnienie, pracodawca musi zacząć ze związkami zawodowymi konsultacje, które trwają maksymalnie 20 dni. A jeżeli strony się nie dogadają, to pracodawca jednostronnie wydaje regulamin, gdzie sam na własnych warunkach określa, jak będą wyglądać zwolnienia. Problem polega zatem na tym, że związki nie mogą skutecznie zablokować zwolnień. To, czy w ich warunkach zostanie uwzględnione jakiekolwiek zdanie załogi, zależy od woli pracodawcy. Regulamin bądź porozumienie powinny być skonstruowane tak, aby sąd mógł ocenić w wypadku, jeżeli pracownik nie zgadzałby się z zasadnością zwolnienia, czy wypowiedzenie było z nim zgodne, czy nie. Regulamin bądź porozumienie muszą zawierać zasady postępowania i obowiązki pracodawcy. W tym momencie dochodzimy do najbardziej dyskusyjnej kwestii, jaka tyczy się zwolnień grupowych i są nimi kryteria zwolnień. Orzecznictwo sądów mówi, że te kryteria muszą być obiektywne i sprawdzalne i zasadniczo mogą to być np. kwalifikacje, dyspozycyjność, sytuacja rodzinna czy dotychczasowy przebieg pracy. W Polsce Sąd Najwyższy stwierdził, że takim kryterium nie może być staż pracy, mimo tego, że w takich krajach jak Szwecja czy w krajach anglosaskich dość powszechna jest zasada last in, first out, która polega na tym, że zwolnieniami grupowymi obejmuje się tylko tych o najkrótszym stażu, by zabezpieczyć osoby starsze, które mogą mieć większy problem ze znalezieniem następnej pracy. Przy wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia nie stosuje się konsultacji w sprawie wypowiedzenia ze związkiem zawodowym, chyba że nie doszło do zawarcia porozumienia i mamy regulamin. Wtedy pracodawca dalej musi konsultować zamiar rozwiązania stosunku pracy ze związkiem. Kolejnym obostrzeniem zwolnień grupowych jest to, że w razie usprawiedliwionej nieobecności możliwe jest wypowiedzenie umowy o pracę. Dopuszczalne jest również wypowiedzenie warunków pracy i płacy niektórym grupom pracowników, którzy są objęci szczególną ochroną trwałości stosunku pracy. Katalog ten wskazuje na artykuł 5 ust. 5, ale nie można im wypowiedzieć definitywnie stosunku pracy. To, dlaczego tak ważne jest, aby przypilnować tego, czy dane zwolnienia kwalifikują się pod zwolnienia grupowe, są odprawy. Pracownikowi w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia przysługuje odprawa pieniężna w wysokości: po pierwsze, jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata. Po drugie, dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat. Lub też 3-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat. Co ważne, odprawy nie zastępują odszkodowań w razie uznania, że wypowiedzenie było wadliwe i przysługują one zarówno, jeżeli do rozwiązania doszło przez wypowiedzenie stosunku pracy, jak i przez wypowiedzenie warunków pracy i płacy. Ale uwaga, jeżeli zwolnienia nie wyczerpują definicji z artykułu 1 ustawy, o której mówiliśmy na początku, to będzie ona mogła dalej przysługiwać, jeżeli powodem zwolnienia są przyczyny nieleżące po stronie pracownika, a pracodawca zatrudniał co najmniej 20 pracowników. Dzieje się tak dlatego, że w ustawie jest mowa nie tylko o zwolnieniach grupowych, ale także o zwolnieniach indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników. Mówi o tym artykuł 10. Zatem zwolnienia indywidualne z tej ustawy mają miejsce, gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników rozwiązuje z pracownikiem stosunek pracy z przyczyn niedotyczących tego pracownika, a zwolnienia w okresie 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona w artykule 1. Zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracownika nie można stosować równolegle do zwolnień grupowych. W przypadku zwolnienia indywidualnego z przyczyn niedotyczących pracownika, jeżeli pracownik ten jest objęty szczególną ochroną stosunku pracy, konieczny jest brak sprzeciwu związku zawodowego. Wciąż jednak możliwe jest wypowiedzenie warunków pracy i płacy takim osobom. W komentarzu do tejże ustawy autorstwa Mariusza Leksona przedstawiono, tu cytat, że w wielu przypadkach odmowa zaaprobowania przez pracownika nowo zaproponowanych warunków pracy i płacy może być kwalifikowana jako współprzyczyna rozwiązania umowy o pracę. W tym aspekcie decydujące znaczenie ma kontekst sytuacyjny oraz charakter propozycji złożonych przez pracodawcę. W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjęto, że rozwiązanie stosunku pracy wskutek wypowiedzenia warunków płacy, które prowadziłoby do radykalnego obniżenia wynagrodzenia pracownika przy niezmienionych wymaganiach, może być uznane za dokonane wyłącznie z przyczyn dotyczących pracodawcy i uzasadniać roszczenie o odprawę pieniężną. Zwolnienia grupowe od zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników różnią się też tym, że przy tych pierwszych pracownik ma roszczenie o ponowne nawiązanie stosunku pracy, jeżeli dojdzie do ponownego zatrudnienia pracowników w tej samej grupie zawodowej, a przy okazji pracownik zgłosi zamiar podjęcia zatrudnienia u tego pracodawcy w ciągu roku od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy. W wypadku indywidualnego wariantu na pracodawcy nie ciąży obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika. Po więcej porad prawnych związanych z aktualną sytuacją zachęcamy do zajrzenia na naszą stronę ozzip.pl/koronawirus. Życzymy dużo zdrowia i pozdrawiamy Inicjatywa Pracownicza.